drogach ulicy Warszawa. Siemanko, siemanko drodzy widzowie, słuchajcie, w tym momencie właśnie całą naszą ekipą, albo prawie całą naszą ekipą oglądamy klip do teledysku Kizo, który jakby wspólnie zmontowaliśmy i w którym się pojawiliśmy. Zostańcie z nami do końca, bo w całym tym naszym filmiku zobaczycie cały proces powstawania tego klipu. Dwa palące gumy motocykle, na samym środku stało Lamborghini, a wokół tego wszystkiego nasz kochany Patryczek kręcił drifta BMW M36 wokół dwóch palących gumy motocykli, a do tego w środku stało Lamborghini, więc na pewno no, warto. A ile mamy sekund do nagrania? 10 najlepszych. No to raptem trwa z 15 sekund, no to w sumie nawet się dużo opony nie zerze. No dobra, no to robimy to. Ej, byś... Wokół! A ty jebla! No to na swym tak, bo tam jest dużo padków. No, wszystko. No to żeby f***a, to trzeba mieć talent. No, ale to się zawodowo... A, to ten, ale nie tam. To jest szalony fest, nie? To byłoby sztos. Jeszcze k***a z tego kuraszana wyjdzie k***a kolekcji. I to będzie taki... To będzie siostra... Siostra Kajka z MTS. No i to będzie gra gitara! Kurde, musi się udać. On się kurde musi udać! No bo ja to widzę tak, że on jednak się toczy, ten kurakan. No i my tak, wiesz... A to zjazdy, tak, my też się toczymy i palą tak jak to robił na przykład. To już tam skilla chyba zabraknie. Kurde, taką MT-09 to podejrzewam, że nawet ja bym to zrobił. Daj do palenia, czyli że tu sprzęgły jest. Suka spali kapcia najlepiej. No dobra, tytuł teledysku miał się nazywać Tornado. No jeżeli jest Tornado, no to od razu co nam motocyklowym świrom przyszło do głowy, no to palenie kapcia. Zadawałem motocyklami palącymi oponę, nie był to problem, no bo wiadomo, motocykle są u nas na co dzień. Czek, załatwione. Kolejnym tematem było to, żeby jednak te dwa palące gumy motocykle były jednak w tle czegoś grubego. No tutaj sponsor przyszedł nasz kamerzysta Krzysiek, który momentalnie wydzwonił parę wypożyczalni. No i tak też oto pojawia się wypożyczalnia Premium Cars, do której wszystkich was gorąco zapraszam. To mają naprawdę grube samochody, jednym z nich jest Lamborghini, który na samym środku tego parkingu stanęło, ale o tym już za chwilę. No więc mieliśmy już Lambo w tle, mieliśmy dwa palące kapcie motocykle, no ale... Cały czas było nam mało, więc żeby dopełnić tą całą przygodę z nagrywaniem klipu, tutaj z pomocą Fat Patryk z zespołu, który BMW M36 przerobioną do driftu zrobił pełne rondo wokół tego całego przedstawienia, o czym przekonacie się już za moment. Więc tak naprawdę od samego początku do końca staraliśmy się, żeby to dopiąć naprawdę na wysokim poziomie. No o efekcie tego wszystkiego przekonacie się już za chwilę. BMW już na lawecie, jeszcze szybkie sprawdzenie, czy dalej pamiętamy jak strzelić ze sprzęgła motocyklem i zmierzamy już w stronę naszej docelowej miejscówki, o której tak dokładnie wam nie powiemy, bo jednak cały aranż nie jest do końca legalny. Dwa motocykle wyjechały pierwsze, ale zrobiliśmy sobie jeszcze przystanek na tankowanie, gdzie spędziliśmy chyba z 15, jak nie 20 minut. No ale co tu dużo mówić, jednak motocyklem, czy to na autostradzie, czy w mieście, zawsze da się zaoszczędzić trochę minut. BMW jest na tyle przerobiona, że jest tak nisko podłog, dejmując ją z lawety. Musieliśmy we czterech chłopach wypychać ją tak naprawdę. Nie wiem, czy ktoś to potwierdzi, ale no każdy z nas tam był trochę zestresowany, no bo to jednak... To są duże pieniądze, to jest Lamborghini na środku placu, no ale ten efekt, który zaraz zobaczycie, był wart. Ciepło dzisiaj, jednak lato cały czas dospieram, mamy na sobie letniaczki, żeby bardziej wpasować się w bliski do. No i co, rozwalimy tą grę. No a tu jeszcze na szybko macie rozrysowanie całego planu, co gdzie ma stać, kto gdzie ma kręcić, kiedy to ma się zacząć. No więc jeszcze 20 sekund takie będą przebite do reszty kanału. Czekam cię w ogóle? No. Pazar ma długie biegi, więc wszystko tylko na jedynce, nie? Z suką chyba asfale. Ja wybrał własną sukę. Wolisz tą sukę? No nie łatwiej będzie mi. Nie. No dobra, Lambo przyjechało, czyli wszystko idzie zgodnie z planem. Nasz drifter zrobił sobie krótką rozgrzewkę. Trochę się ręce mi trzęsą, pewnie kamerzyście też, więc... No ale dobra, zaraz będzie grubo.
ale czym byłoby całe przedstawienie, gdyby nie próba generalna? No przecież trzeba było zwrócić na siebie trochę więcej uwagi niż to, że na samym środku stoi pomarańczowe Lambo, więc trochę tego opalania jeszcze było. Wyjście! 3, 2, 1! Którzy tak tutaj szarżują? Ten człowiek w AMC czy wy? Nie, tak naprawdę nikt już pojechał, ten co najbardziej szarżował. I nagrania poszły na policję, a policja stwierdzi, czy będzie postępowanie, czy nie. Jak widzicie, zrobiliśmy to naprawdę na pełnej, szczerze, dokładnie tak sobie to wszystko wyobrażaliśmy. Mam nadzieję, że wy jak to oglądacie, też czujecie to samo co my, czyli te emocje, które towarzyszą temu samemu upalaniu. I tym bardziej jakby szacunek dla Patryka, który zrobił to pełne rondo, a na środku stało Lamborghini, no to naprawdę tutaj trzeba mieć już duże cojones. No ale wiadomo, zawsze jeżeli jest coś bardzo dobrze idzie, no to potem musi przyjść taki zimny prysznic, no i tutaj w naszym przypadku... No byli to panowie policjanci, którym po prostu no chyba nie spodobało się, że robimy to w miejscu może niekoniecznie do tego przystosowanym i dozwolonym. Słuchajcie, jakbyście chcieli się poczuć tak samo jak my, to słuchajcie, to Lambo, które za nami stoi, możecie wypożyczyć. Zapraszam was wszystkich do Premium Cars, link do strony znajdziecie na górze, znajdują się takie sztosy jak to za nami, ale także wszelkiego rodzaju inne sportowe samochody. Są też G-klaski, jest Hyundai N, mega dużo fajnych samochodów, fajny właściciel, zajebista obsługa, więc zapraszam serdecznie. Nie, no ale to nagranie będzie całe szczęście było się bez jakiegoś większego przypału, jeżeli chodzi o panów policjantów, trafiliśmy na mega fajnych gości. No a teraz zobaczycie, jak jedziemy, żeby pokazać wam tak naprawdę reakcję naszą na już docelowy klip, który pojawił się na YouTubie Ukiza na profilu. Dobra, słuchajcie, miał być to pierwszy raz, kiedy obejrzymy ten klip, ale tak naprawdę tylko Krzysiek jako kamerzysta wytrwał do samego końca i tego nie obejrzał wcześniej, więc udajemy, że widzieliśmy to pierwszy raz. Nie. Mam nadzieję, że te emocje będą równie, że tak powiem, grube. Ba. Masz internet? Tak. No, czekamy. Kurde. Ej, 3 sekundy, ale byli. Dobrze jem. Jeżeli chcecie zobaczyć cały teledysk Kiza, to wybijajcie do niego na YouTube'a. Klip Tornado jest już na wizji. Żeby zobaczyć całą tą naszą rolkę i całą naszą pracę, to wystarczy wpisać do Odciny TV na Instagramie. Tam też cała masa zdjęć dodawanych na bieżąco. No a przede wszystkim bardzo nam zależy na waszym feedbacku. Mamy mnóstwo treści wam do przekazania, więc jeżeli chcecie, żeby po prostu to wyszło i żebyśmy wspólnie zbudowali taką fajną motocyklową społeczność, to zostaw komentarz, daj znać pod tym klipem, jak ci się to wideo podobało. No i zostaw suba, dzięki temu tych treści wokół motocyklowych będzie dla was po prostu więcej. No a my widzimy się w następnym odcinku już za tydzień o 11:00. Tam naprawdę też coraz to grubsze tematy na was czekają, więc do zobaczenia.